Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony, witam serdecznie w grze o dźwięcznym tytule Chernobyl Liquidators. Chernobyl Liquidators, wbrew pozorom, nie jest to symulator, chociaż może być jakieś tam elementy symulacyjne, zbierania pewnie jakiegoś gruzu czy coś tego, bo to jest historia tak naprawdę katastrofy, która się odbyła niedaleko Prypeci w elektrowniach atomowych. W 1986 roku w kwietniu. To jest w ogóle bliska mi historia troszkę, bo ja jestem akurat z tego rocznika, który, no można powiedzieć, jest takim dzieckiem Czarnobyla. Bo kiedy ta katastrofa się wydarzyła, to no miałem niecały jeszcze rok. Tak więc jako niemowlak gdzieś tam pewnie te chmury, które szły na Polskę z radioaktywnym deszczem wdychałem. No, tak sobie żartuję, ale to wtedy przecież była taka panika w tamtych czasach. No, ja nie pamiętam, ale wiele było takich relacji, wiele było tych filmów. A propos właśnie filmów, na przykład bardzo polecam, jeżeli ktoś się interesuje tym tematem i jeszcze nie widział, to serial na HBO jest Chernobyl. To jest miniserial, tam 5-odcinkowy, oczywiście fabularyzowany, ale świetny jest po prostu. Mega polecam, jeżeli ktoś by chciał poszerzyć trochę wiedzę na ten temat. Ja osobiście też w Czarnobylu byłem. Byłem, zwiedziłem, robi na pewno to wrażenie. Ja byłem w 2018 roku. No teraz to raczej trudno tam się wybrać, bo ze względu na sytuację, jakie się odbywa za naszymi granicami. Ale ja byłem w trakcie podróży, w trakcie urlopu tak naprawdę, gdzie po drodze tam wstąpiłem, wybierając się do Iranu między innymi. No ale to może nie o moich podróżach, może gdzieś rozpoznam jakieś tu miejsca, bo jestem ciekawy też, na ile te miejsca będą odwzorowane, takie jak są jakie były w rzeczywistości, a na ile to będzie takie zrobione na odpierdziel, bo też nie wiem. W ogóle Chernobyl Liquidators też miałem przyjemność, albo może nieprzyjemność, może to bardziej bym powiedział, na PEGA ostatnim trochę pograć, bo też byli w swojej furgonetce. W ogóle super zrobiona była furgonetka, taka stara, taki żuk tam i w środku można było sobie wejść i chwilę zagrać. Tylko że to, co było na PGA, to było strasznie zbugowana wersja, jakaś demo czy coś takiego. No, nie robiło to wtedy wrażenia pod względem jakości, może tak. Ale mam nadzieję, że teraz wszystko będzie ok. Sprawdzimy. Sprawdzę to ja dla was. I ogólnie, tak jak mówiłem, to nie ma być symulator, tylko to ma być jakaś opowieść o eksplorowaniu zony, o prawdziwych ludziach, którzy tam właśnie mierzyli się z tym zagrożeniem, jakąś niewidzialną radiacją, KGB, i też podobno w tej grze mamy mieć trudne moralne wybory. To mnie bardzo cieszy, tylko że zawsze mówię to podobno, bo z tym to różnie bywa. Gra ogólnie kosztuje za 90 zł, z czego tam 10% jest zniżki, czyli 80, a jeszcze tam widziałem, są takie bundle z różnymi jakimiś symulatorami, nie symulatorami, jakimiś innymi grami, bo to jest w ogóle polska gra też, nie? Przez Polaków zrobiona. I też tam jakiś tam bundle, że tak naprawdę ja osobiście kupiłem tą grę za 68 zł, bo tam miałem już chyba House Flippera 2 i wtedy ta gra wam wchodzi tam 68 zł na premierę. To jest, kurczę, fajną zniżką, bo to o 24 chyba tam procent, z tego co widziałem, jest zniżka. No, 89,99 chyba, tak kosztuje normalnie, a zapłacić 68, no to dwie dychy w kieszeni. Albo bardziej na koncie. Zobaczmy sobie, bo ja jestem ciekawy, jeżeli to jest faktycznie jakaś taka historia, jestem ciekawy, jak jest zrobiona. I też jak jest to zrobione pod względem audiowizualnym, bo moim zdaniem tutaj jest bardzo, no jakby cały ten zarys historyczny jest bardzo fajny pod zrobienie fajnej opowieści. Tylko teraz pytanie, jak zostało to wykonane? I tyle. I by trzeba sprawdzić. Sprawdźmy w takim razie. Nowa gra. Wybieramy się do Prypeci.
Where did they bring him from? There's been some fire at the power plant. Get away. Right. From the power plant. There's No i mieliśmy taki początek w całej tej tragedii, która tam się zdarzyła, nie? Tam wczytywanie, bo coś pisało, ale wczytywanie i nawet nie zdążyłem dobrze pierwszego zdania przeczytać. O. Przyń cicho. Oho. Oho, ho, ho, ho. Bo coś mi się wydaje, że to będzie problem z optymalizacją. Aby się przemieszczać, użyj i ustal kierunek za pomocą... No dobra. Aby biec, shift. Okej. Okay. Tam gdzieś mamy biec. No to... Oho. Tak no, czasami... Jak żeby się wczytały tam gdzieś tekstury, to chyba musi się czasami przyciąć. Dobra. Co my tutaj mamy? Poziom życia. Symbolizuje zdolność likwidatora do przeżycia wyrażoną w punktach życia. HP. Negatywne efekty wpływają na organizm, takie jak rany, oparzenia, napromieniowanie i tym podobne. Powodują spadek zdrowia życia. Aby przywrócić je do pierwotnego zdania, należy użyć odpowiednich środków, takich jak apteczka lub bandaże. No logiczne. Efekt działania energii na organizmy żywe prowadzi do uszkodzenia tkanek, w zależności od stopnia oparzenia. Może również spowodować ich martwice. Główną przyczyną oparzeń jest ogień, w mniejszym stopniu inne czynniki, takie jak
prąd elektryczny czy substancje chemiczne. Wyróżnia się 3 stopnie oparzeń. Pierwsze, uszkodzenia naskórka. 2, uszkodzenia skóry właściwej. 3, uszkodzenia tkanki podskórnej. Oparzenia symbolizowane są przez ikonę ognia widoczną w lewym dolnym rogu. Obniżają one poziom życia likwidatora i powodują wzrost poziomu stresu. Aby opatrzyć oparzenia, należy użyć bandaży. Stamina symbolizuje zdolność likwidatora do podejmowania. No to staminę chyba wiemy, aby wolnić utratę. Dobra. Ale ładne te samochody, takie właśnie z lat dawnych. Dobra. Interakcja, aby wejść w interakcję F. Dobra. Panie, co tu się dzieje, panie? A nie, tu jest E już. Użyj klawisza I. Aby użyć węża strażackiego, należy wyekwipować go w slot numeryczny 1-9. Zawór z wodą i za pomocą myszy skierować strumień wody w pożądane miejsce. Siłę strumienia można kontrolować za pomocą lewego i prawego przycisku. Warunkiem korzystania z węża jest podłączenie go do źródła wody. Pamiętaj, po ukończeniu akcji geście odepnij wąż od źródła wody. W przeciwnym razie uniemożliwi ci przemieszczanie się na większe odległości. No dobra. Czyli co? Mamy tego węża? Jaki tutaj jest ziomeczek w ogóle. Apteczka, bandaż. Czekoladę mamy. Wodę, jod. Wąż strażacki mamy pod jedynką. To są te... Tu mam coś zgasić, nie? A czy ja mogę się tu gdzieś podłączyć pod jakiś hydrant? Tutaj jest niby, nie? A co jest E? A, coś mogę zbierać. Pod jedynką mam węża. O. Cyk. Aha, czyli prawym... Aha, to się otwiera, a prawym się zamyka. Dobra. Co my tu w ogóle mamy? Jakieś gaśnice? Jeszcze mogę to zabrać? A mogę to odłączyć? W tym razie, cyk. Dobra. Co, ja bym sobie jeszcze trochę ściszył te efekty. Już mam i tak bardzo ściszone, ale... działania gracza. Może... Uczenie, muzyka... Dobra, spróbujmy tak. Dobra. Tu też mamy do gaszenia. A to tutaj chyba bym mógł też się podłączyć tutaj, nie? Cyk. Dobra. No, gaś się. Dobra, chyba zgaszone. Dobra. Panie poruczniku, czy ma pan coś w nocniku? Tutaj też mogę się podłączyć? Chyba tak. O. I od jakieś tutaj apteczki czy bandaże, kij wie. Ciśnienie. Aby przywrócić ciśnienie wody w wozach strażackich, powinieneś podłączyć je za pomocą hydrantu. Najpierw podłącz przewód do hydrantu, a następnie podejść do wozu oznaczonego wstążką.
Aha. Tutaj, do tego. Czekaj, ale ja mogę tutaj na razie tutaj zgasić jeszcze. Nie, czasami tak, kurczę, dziwnie. Dobra. Czy tam dosięgnę? Dosięgnę tam. Po co ja mam? Jakieś daje wiadomości? Jak odebrać tą komórkę? Bo tego mi jeszcze nie powiedzieli. Może tu mam radiotelefon, dobra. Nawet sobie to pod jedynkę zrobił. Aha, i pod jodką mogę sobie pod dziennik otwierać, dobra. Otworzyć dziennik klawiszem jod. Dobra. Poradniki. A to są poradniki, przedmioty fabularne, pliki. A, ale czemu pliki są nieprzetłumaczone? Dokumenty. Dobra. Podłącz Boże Strażackie, dobra. Robimy teraz tak. Dobra. I tu, tak? Tak. A mogę teraz z drugiej strony jeszcze? Mogę. Dobra. Be careful, aby skorzystać z maski przeciwgazowej, należy użyć G, jak gówno. Aby wymienić filtr w mawce przeciwgazowej, należy użyć Q. Okej. A ty co tutaj, chłopie? G, tak? Aha, mam tutaj. Łopata. Użyć łopaty, ble, ble, ble. Z łopaty należy tutaj ten, cyk, cyk, cyk. Dobra, cyk. A jak to wygląda z tym filtrem? Gdzie ja mogę tu zobaczyć, jak to jest z tym filtrem? Dobra, może ja bym sobie to jednak dał na tutaj na zero. Dziennik. A Q? Mogę wymienić filtr? Mogę. A, i on jest 60 sekund trwa. O Jezus Maria. O, mamy też nożyce, łom. I tam jeszcze jakieś mapki czy coś. Dobra, panie. Tu coś jest. Pomyślcie sobie na razie tą maskę.
Co mi tutaj pokazuje? Co ja tutaj mam zrobić? Wejdź na gruzowisko i znajdź dogodą. A. Aby skok, dobra, cyk. Oho, to chyba jest to, co... Nie wiem, czy ja czasem nie muszę ten... użyć teraz maski gazowej. No tak trochę niedokładna ta łopata. Tak bym powiedział. Dobra. Chyba maskę by się przydało założyć. Dobra, weź załóż lepiej tą maskę. Będzie bezpieczniej. Mamy to. Gdzieś radioaktywne pewnie to są te kawałki. Dać podłączenie do węża strażackiego. Ale czekaj, jak ja mam tutaj wejść? Tutaj się przecież pali. Może ja stąd będę mógł ten ogień? Oka. Podłącz się. Oka. Trzeba by było tutaj wpierw zgasić. Przynajmniej to. Dobra. Cyk. Kurde, ale te filtry to tak co 60 sekund wymieniać, to tak trochę za często chyba. Zasadzili troszkę chyba tutaj z tym. Cyk. Wymień filtr. A co to ja tutaj chyba... Chyba nie dotrę. Ja się takim, że tu jest ogień też. Ale tutaj z wężem chyba nie dotrę. Czekaj, chyba, że tutaj gdzieś... Znajdź miejsce do podłączenia węża i ugaś. To! Panie! Chciałem znaleźć. No chyba, że ja tutaj mogę aż tak daleko z tym wężem wejść. Ale coś jakoś mi się nie wydaje. Oka. Idę z tym wężem, idę. Na razie ciągnę go ze sobą. No i znowu już filtr trzeba by było wymienić, nie? Dobra, dam radę. Nie wiem, czy mi tutaj promieniowanie na trochę daje. Ten ogień tak trochę kiepski jest. Ale dobra, tam nie narzekajmy. A już dalej nie pójdę.
tym wężem. To jest ostatnie, gdzie mogę dotrzeć z tym wężem. Będę musiał go odłączyć zaraz. Oho. Oho. O. Iszura, Władimir Iwanowicz. Date of birth. Sierżant. No dobra, co dalej? Przyciśnij... A, przyciśnij dowolna, by pominąć. Znajdź drogę na dach? O kurde. Rozumiem, że będę tędy musiał to znaleźć. Tą drogę. Chyba. Ale weźmy sobie G jak gówno. A nie, tutaj nie mogę przejść. Okej. Okay. Ciekawe przed chwilą... O! Co to jest za tak? Dobra. Muszę się dostać do... na dach. Aha, dobra, tu jest drabina. No dobra, trzeba było tak od razu znać, że drabinę. Że po drabinie. O, tutaj coś mamy. A tu? Dobra, idziemy po drabinę. No, kurde. Mogę się podłączyć wodą? Nie do końca. Oho. Oho. Dzieje się. Mam mu też niedobrze trochę. Oho, tutaj widzę, że ratują jakichś doktorków. Te doktorki to już chyba będą miały przechlapane. Tam nic nie widać. Iźbin. Na dachen. Dobra. Podłączamy węża. Tam jest Prypeć. Się rozgląda chłop. Dobra, dawaj. Znajdź drogę na dach. Mamy to. Ugaś płomień. Dobra. Podłączamy się. Cyk. Dawaj. W ogóle wygląda na promieniowanie. No mamy trochę na promieniowanie. Dawaj chłopie, gasimy to. Będzie pan zadowolony. Ja was wszystkich zadowolę. Na. Akcja ratunkowa.
czy odłączyć teraz tylko ten węża. Dobra, let's go. Kontrol kucni. A mamy też te obcęgi, nie? Żeby to... Właśnie, mamy. Nożyce. Nazywa. Nie mogę tutaj tymi nożycami? Halo? Naprawdę? Przecież mamy nożyce. O Jezus. Ja tu widzę, że można wejść do góry, dobra. Dawaj. Stękanko. Może film trzeba by było wymienić. Wejść do budynku. Nie wiem, co tu by się stało, ale wkładaj maskę z powrotem, chłopie. Tutaj chyba nie. Chyba tutaj te czerwone są jakby pokazane. To jest jakieś światło, czy to jest? Może chodzi o to, żeby tutaj wejść. Oho. Aha, tu nie, to jest niewidzialna ściana. Ej, halo, gdzie mam iść tutaj? A dobra, widzę już. Czasami jest tutaj takie pomarańczowe, żeby pokazać drogę. A to lepiej powinien być stworzony świat, żeby było widoczne faktycznie. O. Mamy. Jezus Maria, no przecież to. To jest bardziej Spider-Man. Kto to widział, żeby w Czarnobylu ktoś skakał, ktoś tak po tych. Oho. No, ale czekaj, no chłopie. Dobra, jest, mam to. A gdzie mam to zrzucić w ogóle? Dobra. Jezus Maria, to ja jestem jakimś Spider-Manem tutaj. Kto to widział, żeby tak chodzić po tych... użyj łomu. Interakcja E. I przytrzymaj lewy przycisk. Dobra. To jest łom? To jest młot. Teraz. Dobra. Mamy to. Chodzimy. Na dzielnie. A tu jest ogień. Nie ma tu jakiegoś hydrantu? Że tutaj coś się tak tędy i świecić. Chłopie. Zakładaj strój. No to. Łożysz ty w mordę. Nie ma tu jakiejś gamy rozświetlenia tego wideo? Nie ma tutaj, nie muszę... Kurczę, bo to jest strasznie ciemno tutaj jest. Mam nadzieję, że po konwersji na YouTube'a to wy tam coś widzicie. Nie wiem, czy ja mam tutaj iść. Może tutaj? Aha.
Dobra. Cyk. Elegancko. Coś robiłem. Coś zakręciłem. Jesteśmy prawdziwym bohaterem. Ej, ale tutaj się trochę też... No optymalizacja nie jest najlepszą stroną tej gry. Czy jest tu jakaś latarka w ogóle? L? Oho. No i zażygał podłogę. Jakiś w ogóle żygi, taki ci leci zielone coś. Słabo. Nie no, dobra. Słaby ten. Ej, nie no, wstawaj. Naprawdę? Witenok, Mikołaj Iwanowicz. Cause of death. O Jezus, sickness syndrome. Radiacja. No i cóż no, co mam powiedzieć no. Co to? O! Czekaj. A gdzie my jesteśmy? I wie, nie? Nie wiem, czy my jesteśmy tu. My jesteśmy tu. To jest jakiś rad... To jest magazyn. IF 1. Magazyn. Magazyn. Tu nawet nie możemy chyba wejść. Użyj drzwi, aby wyjść z budynku. Czekaj, latarka. O! No i nareszcie mi tutaj powiedzieli, że jest latarka. No, w końcu, ile można? Dobra, wchodzimy tu pierw. My tu w ogóle mamy jakieś historie. Magazyn jakiś. Coś pozbierałem, ale nawet nie wiem, co zbieram tutaj. Jak trochę... To jest jakieś coś. Przejdź szyb wentylacyjny. Tam jest niebezpiecznie. Idziemy do góry. O. A tu latarka pokazuje, że mam iść. Po prostu tutaj. Chyba. Otwierać! Okej. Jakieś konsole tutaj są, a przeszło na drugą stronę, dobra. Tu nic nie będę mógł zrobić. Otwieramy drzwi. Hello, my friend. Stres w ogóle jeszcze jakiś jest wskaźnik, ale najwidoczniej nas to nie stresuje. Nie wiem, czy te filtry w ogóle są potrzebne tutaj. Bo tak w sumie to one mi nic nie robią chyba. Chyba, że ten kaszel jest przez to, że nie używam filtrów. Wskaźnik by do tego się przydał, bo nie wiem, czy ja. No i mam 60 sekund, to jest strasznie mało, kurczę. Nie podoba mi się ta wymiana filtrów, nie? Dobra, idziemy dalej. Nie wiem, czy ja mam tutaj jakieś znajdźki też szukać, czy nie. Czy po prostu się nie da.
góry, a jakbym poszedł na dół? O, też można na dół iść. To ciekawe. O, poszedł se zwiedzać, nie? Wypali. Dobra, idźmy do góry, bo tu trzeba akcję ratunkową robić. Porozmawiać z naukowcami. A tu jaki fajny ten obraz. Zwiedza se po prostu, chłop. Gdzie my teraz jesteśmy? Tu. Sterownia, magazyn. Toalety. Ciekawe, czy to są prawdziwe te plany. Czekajcie chwilę. Chłopki. Bo ja może tu coś jeszcze znajdę. Gdzieś dalej idzie. Może jeszcze będzie trzeba tam iść. Dobra, porozmawiaj. O, czekaj, czekaj. O, tu jakieś radio mogę poustawiać. No dobra, ale to na razie nie chcę. Co tu się dzieje, panowie? Deputy chief engineer, and this is Vladimir Shugunov, the chief supervisor of the reactor department. What are you doing here? Shouldn't they have evacuated you? Someone needs to assess the damage and evaluate the potential for further operation of the reactor. Sweet Jesus, what operation? You guys should have shut down Unit 3 and 4 a long time ago. It's not that simple. First we have to figure out what the heck happened. What do you mean, what the heck happened? The entire wall of the power unit 4 has collapsed. Yes, but we don't know what's up with the reactor. Was there a fuel leak? Judging by the scale of destruction, it seems so. A serious one. We need to make sure. I can't help you with that. Better tell me how to get to the roof of the unit 3. If the elevator shaft was clear, you could try to head down to the lower floors and then use the maintenance ladders from the outside. Thanks. I will try to go this way. Be careful. In some places, the radiation can be really high. Sure. Be careful too. Be careful, be Tesco. O, mamy tu jakąś wódeczkę, czy nie wiem co to. Ale jak to? Wódka, tak, wódka, butelka podmiski, skuteczna, podnosząca morale. O, tak będę zestresowany. Chcę wódeczkę, wezmę prędkość ruchu. O, kofeina w tabletkach. Pierosiki też, proszę bardzo. Jod, czekoladka, no i elegancko. ICK speaker. Nikotyna. Kurna. Całe tutaj mam osprzętowanie. Wódeczkę się mogę napić. Dobra. A w kibelku coś znajdziemy? Mamy coś. Dobra. Tu? Oho. Dobra. A co to jakieś pięta tutaj mam? Co to jest za wskaźnik? Co to jest? Jakieś złote drzwi. Złote wrota. Apteczkę? Cyk, dawaj. Dobra, chłopie, jak tu wejść? Czy jeszcze niżej? Ja tu chyba się nie mogę nigdzie dostać. Może niżej? Nie, tam niżej też się nie da. Ale wyżej się da. Wyżej? Bez sensu. Czekajcie. Quest objective localized string is empty. Aha. Znajdź drogę na następny dach.
Okej. Nie, no super. O, dobra, jest. No właśnie mówiłem, że to trzeba było. Aha. No, dawaj. No i łatwiutko. I drzwi? Czy nie drzwi? No to jest jakiś Spider-Man, a nie strażak, kurde. Sam. Mogę tu jakoś wybić to okno? Tu iść do góry? O, można iść do góry. Dobra. No, łapie. Wstawaj. Ignatenko Wasyl Iwanowicz. Urodzenia. Ciekawe, czy to są prawdziwe tutaj postacie, bo tutaj jest wiadomo fabularyzowana też gra. Wife Lidmiła zginął od... No ale zobaczcie, w 86, 13 maja, czyli no, dwa tygodnie, no ponad dwa tygodnie, trzy tygodnie po tragedii tam, nie? Od choroby też, nie? Dobra. Oho, tutaj leży jeden. Dobra, a to można zapisać tak sobie normalnie grę? Zapisz. Dotrzyj do górnej... Dobra, moi drodzy państwo, na tym sobie chyba skończymy. Chciałem jeszcze zobaczyć, gdzie tu są jakieś dokumenty, jak się otwierało te dokumenty, nie pamiętam już teraz tego skrótu, ile jest tutaj tych skrótów. Dobra, moi mili państwo, na tym sobie skończymy. Kurczę, nie jest to najlepszej jakości gra, powiem szczerze, ale ciekawi mnie cała historia tego Czarnobyla i jak to jest tutaj przedstawione. Czy tutaj będziemy tylko mieli takie coś, czy będzie to jeszcze jakaś później historia... Jakby całej tej intrygi też, późniejszej, nie? Bo moralne wybory, co to znaczy, że ja będę musiał kogoś wybrać, kogo ratować, czy też w późniejszym terminie powiedzieć coś niewygodnego, bo też widziałem w opisie, że tam jakieś KGB, coś takiego, no to wydaje mi się, że też będzie jakieś późniejsze historie. Tymczasem dajcie znać w komentarzu, jak wy widzicie na razie tą gierkę z waszej perspektywy, z perspektywy widza. I do zobaczyska w kolejnym odcinku. Jak się podobało, zostaw łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze jej nie masz, i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Nara!